Nie miałem zjazdu. Nie wpłynie to na twoją ocenę i tak, nie? Ty jesteś tam, ty w inny sposób myślisz. Cappuccino. Bardziej czuć kawę, ale to fajnie. Absolutny punkt. Siemaneczko, witamy wszystkich w naszej kuchni. Cieszę się, panowie, że was widzę, was też. Fajnie. Już nie powiedziałeś cieszę. Cieszę. Cieuszeł. Cieszę. Uczę się jeszcze, mój szy. Bardzo miło jest gościć w tym programie. I dzisiaj przetestujemy, znaczy to będzie rywalizacja, kosty ze Starbucksem. Mamy po kilka opcji i co, lecimy po kolei. Lecimy po kolei. Od czego się zaczyna? Od czego prawdziwi Starbucksowcy zaczynają? Nie mam dokładnych statystyk. Nie jesteśmy takimi typowymi Starbucksowcami. Ale może bym zaczął od Americano. Americano. Czyli czarna. Tak, czyli szukać AM pewnie, nie? Dobra. Albo no, A, no, no. Kawka bez żadnych dodatków. A to będzie Americano? Tak, no milk. Tak, tak. Ale ja myślę, że dobrze, że od tego zaczynamy, bo mi się wydaje, że większość ludzi, nie wiem, po sobie trochę myślę, że cappuccino albo latte wybiera. To wy macie to. Co myślisz? A ja po prostu mam... Jeszcze nie zaczynamy od najpopularniejszej. No dobra, co nie? Czyli oni bo Ecto mają jedną kawę, Endo drugą. Czyli ja po prostu piję sam, a oni muszą się przelizać praktycznie. Ja jeszcze tylko jedna rzecz, Robur, do ciebie. No. Bo co odcinek, jak ciebie nie było, wrzucaliśmy vlogi twoje z Natalią. Coś tam jak wyciskałeś, gdzieś tam byliście. No więc chociaż widzą, jeszcze, powiedz, wiesz, jak było. Vlogi są... Jeszcze są rzucane, bo było to w tym filmie też dajmy. Dajmy, właśnie, kilka dni po ślizgu. Ale normalnie no, robiliśmy ale wam relacje tutaj na kuchni. Polecam podróżować, jeżeli wszyscy macie, jeżeli macie taką możliwość, bo to otwiera oczy i poszerza nasze... Otwiera oczy. Otwiera oczy. A mnie ciekawi, jak na żywo widziałem Cybertrucka, tak? Nagrałeś. I no, jak na żywo był ten Cybertruck? Mniejszy niż na zdjęciach się wydaje. O. Więc nie jest taki potężny, jak mi się wydawało, że tu a na myślałem, przykład, że to jak on jest będzie loka. Stał w tym pokoju, to on, że będzie, wiesz, cały pokój prawie. Czyli tutaj. To jest takie X5? Tak by mi się wydawało. No, można tak porównać. No, no. Ale dłuższy? Jest niższy. Myślałem, że będzie też, dłuższy, że będzie wyższy, że będzie szerszy. No w końcu amerykański prosto. Powinien być dojebany. No, nie? Jak te, wiesz, jak te, którymi jeździliśmy, nie? Myślałem, że to będzie taki, kurwa, ale ogólnie nie wiem, jaka jest tam ta cena aktualna. Ale myślę, że on będzie droższy. No one nie są drogie, one nie? Nie są w drogie, ogóle Tesle tak, nie są drogie. Nie wiem, tak. Czy to też zależy od wyposażenia. Staniały tak, jakoś nawet staniały, tak, też to widziałem. W Polsce H10 koła zeszli z ceny kolejne. No ale też złotówka się umacnia, nie? To tak samo jak iPhony. No ale fajnie, w Seulu byliśmy kilka dni. 360. I to byliśmy tak, że w tygodniu, ładne. Że w tygodniu byliśmy tam. Widzieliśmy, jak to życie wygląda. Wszystko zajebiście. Później na Filipinach też byliśmy tam w tygodniu na przykład. Też widać, jak tam życie wygląda. Całkowicie inaczej niż w Seulu. Wszystko, sklepy i tak dalej, ludzie, jak tam pracują. A byliśmy... daleko to jest od siebie, Filipiny od Seulu? Daleko. No, chyba kawałek. No. Ile to leciałeś? Chyba było, nie wiem, z 5 czy 6 godzin. Okej. Okay. No. I to jest kawałek, to tyle tak co... Tak na mapie to się wydaje, że to jak do Dubaju. No. Jak stąd do Dubaju. To szybciej to jest do Alicante szybciej. Dużo szybciej. To jest kawałek, no, no. I później, wiadomo, tam sobie skakaliśmy między wysepkami na Filipinach. Bardzo fajnie jest zobaczyć. A te loty już były krótkie, nie? To były takie poniżej tak, godziny? Tak, półtorej godzinki jakoś. Półtorej, no. Ale z El Nido na przykład nam odwołali jeden lot, bo no, te monsumy przyszły, były duże opady i te małe samoloty już nie startowały wszystkie na przykład, bo małe lotnisko. Ja właśnie chciałem o te małe samoloty dopytać, a to są takie samoloty jak z filmów, że one tak są na pograniczu ich życia, czy normalnie wyglądają? To są dobre maszyny, ogólnie lubię te maszyny, one szybko są, wiesz, żwawe, cyk, 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 czułe na ster, tylko mocniej? Przy lądowaniu bardziej nimi miota, przy lądowaniu, bo przy starcie było spokojnie. A to były takie ze śmigłem no, przy... To śmigłowce, ze... no, śmigłowe. Okay. Turbo śmigłowe chyba to się nazywano. No wiem, wiem, właśnie o to samo nie chodziło. Nie no, leciałem taka polecajka na szybko na pewno, jak będziecie na Filipinach, no to kanioning, fajnie, wodospady, trzeba skoczyć. Można wybrać mniejszą, w sensie... wyższą półkę do tej wody, jak z Far Cry'a, zobaczcie nie, na sobie. Na Grand Canyon, tak zrozumiałeś. Kto pamięta Far Cry'a, ja nawet też. Ten Far Cry 2004 rocznik, pierwszy Far Cry, no to tam można porównać dosłownie, że tak... Takie kolory, taki no, klimat. No Robur mi wysłał kadr, to wody. Faktycznie jak z Far Cry'a wyglądała no, scena. Taki krajobraz. Jak leci do wody. Przepięknie, no. I jeszcze laguny, te różne wysepki, no to już trzeba wypłynąć z człowiekiem łódką kawałek. My zaryzykowaliśmy w złą pogodę.
wyszło słoneczko na kilka godzin, udało nam się na takiej lagunie na kajakach pływać, że masakra. No, jeszcze nie wrzucałem tam taki taniec szczęścia, że jestem na tej lagunie. Normalnie. Będzie na vlogu? Woda po kolana, wiesz, dopływasz. Będzie na vlogu sobie taniec szczęścia? No, może nawet i oddzielnie. To musi być to bardzo bym chciał, żeby to gdzieś publiczne było. Piękne miejsca. Albo chociaż podeślij mi. Co jest? Ulala, disco. Co jest grane? Chyba padła lampa, padła. O, dobra, wstała. Żyje. Kurwa. Ej, to jakieś owca nadaje. Dobra, lecimy, owca nie? Owca nadaje, mam jakieś znaki. Jak w Stranger Things światło. No. Zaraz zegar. Straciliśmy więcej kolegę. Więcej na vlogach i na pewno u Natalii na Instagramie. Mojej najwspanialszej organizatorce wyjazdu. Bez niej byśmy oglądamy. Się, ja bym tak kurwa został już na lotnisku w Seulu, kurwa. Ej, trzeba gdzieś mieć, co? Trzeba mieć ten ogar, kurwa. Ja bym nie ogarnął takiego czegoś też. Zostawmy kawałek na materiale, że biegniesz ratować, bo to jest kurwa niesamowite. Co to się kurwa dzieje? Ja się wyłączy i włączy kawę. Dobra. Jechanka? Jechanka. Panowie, americano. Americano. Wy które zaczynamy? Kawę wybieracie? Ja americano najczęściej. Ja cappuccino najczęściej. Ja jednak cappuccino najczęściej. Ja najczęściej Costa na stacji karmelowa, ale nie wiem jaka to jest. Po prostu z automatu karmelowa. Nigdy nie kupiłem tak, wiesz, że dzień dobry, poproszę tam kawę. Chociaż nie, z tobą raz. Nie pamiętam. Pamiętasz na dworcu jakimś byliśmy? Nie pamiętam. I czekaliśmy na kogoś, chyba we Wrocławiu na dworcu. W którym roku? Kurwa, zaraz ci to przypomnę. 2017. Czekaliśmy na Korynę, ona przyjeżdżała pociągiem i siedzieliśmy w koście. 15 może. I czekaliśmy w koście. I ty mnie namówiłeś na kawę wtedy, pierwszy raz taką. Dobra, od której zaczynamy? Tak, no ja już się napiłem Amerykanu. Ale firma. Dobra, Starbucks. Starbucks. Tak, daliśmy ci Starbucksa. No. Znaczy ja mam, no. I zobaczcie, żołnierze sobie stoją po lewej, po prawej, nie wiadomo kto wygra, no stawka jest wyrównana. Tu mamy czterech pikinierów, tam mamy czterech tych. Ja podejrzewałem, że będzie dobra, bo jestem fanem kawy, która ma bardzo niską kwasowość i nawet jak kupuję ziarna do ekspresu, no to kupuję już, udało mi się wyszukać taką mieszankę zajebistą. No nieźle, że to jest dobre dla ciebie. No. Jak ktoś nie lubi kwaśnych kaw, no to będzie najlepsza mieszanka według mnie, jakie już przetestowałem chyba z 20 rodzajów palonej kawy. To będzie, ona się nazywa Sherry AA, coś w tym stylu. I dlatego Sherry się nazywa, bo jest właśnie ten owoc już w takim kolorze jak wiśnia. Wtedy są zbiory, że jest taki dojrzały. A dobrze, że ty to aż tak jest ogarniasz, zajebista. Bo my z Pączkiem to jesteśmy laicy. Ale to tylko kwestia... A jeszcze nie próbowałeś tej i kurwa nie rozlewa już dalej, bo już rozlałeś kurwa matole. Ale dałem... Więc napraw to. Ale to pikinier był i zajebał go. No może będzie okazja... Ty pij to i to. Może będzie okazja nagrać taki odcinek, że ktoś, kto ogarnia, ma sprzęt, ma ziarna różne, ty uważaj, bo ci to może wyskoczyć, ty jesteś w ogóle nieodpowiedzialny. Kurwa, wiesz, że nie, ty teraz jak mi to człowieku powiedziałeś, to serio. Nie. Ale ty mówisz na niego, uważaj, zobacz. Wow. Nie przewidujesz. Ale jestem naprawdę głupi, bo nie przewidujesz. Ej, serio, nie... Teraz mi uświadomię, że to mogło się stać. Ej, a kiedyś wiecie, co zrobiłem? Kolę miałem, nie? Z kina i tak kolę wziąłem i rozjebałem no całą. Bo ty nie przewidujesz, co może być. Nie? No nie. Bo czasami potrafisz robić głupie rzeczy i się nie boisz konsekwencji. Bo on jest wizjonerem. Nie, nie, że się nie boję. On nie myśli o tym, co się może stać. Ja często nie wiem tych konsekwencji. No czy ja wiedziałem, że to może... To jak jestem jak dla debila, musi być napisane. Uwaga, może spaść. Oceniamy od 1 do 10, czy nie? Nie, która lepsza nie? W danej kategorii. To jeszcze Kosty, ja bym poproszę, powiedział, Amerykano. Proszę. Że... Mogę już mówić? Nie wpłynie no to na twoją ocenę i tak, nie? Ty jesteś tam, ty w inny sposób myślisz. Amerykano jest dla mnie mniej gorzka, więc po prostu wybieram ją, no. Od czego mniej gorzka? Nie, od Kosty. Ale są Amerykano. A, ja powiedziałem Amerykano, ale to jest w mojej głowie no Amerykano. A Costa Americano, czyli południowa Ameryka, jest bardziej gorzka. A ja mam prosty schemat myślenia. Mnie kiedyś podsumowali widzowie na kuchni, że moje kubki smakowe są na poziomie dziecka, które bierze nuggetsy w kształcie dinozaurów. I ogólnie jest tak, więc po prostu oceniam w taki sposób, nie? Czyli punkt dla Starbucksa od ciebie. Zdecydowanie. I dla ciebie Starbucks jest mniej gorzki? No. Dobra, no to ja na przykład... Czuję, że jest bardziej intensywny smak, ta jest jakby bardziej rozwodniona z Kosty. Nie wiem, tak, czy no. Robert, ty to wyczułeś? Tak, głębszy smak jest tutaj. Bardziej nie rozwodniona, potwierdzam. Profesjonalnie, ale
więcej. Wybrałbym też Starbucksa. Czyli Amerykano lepsze w Starbucksie. Mhm. 3-0, no. Przetrzyjmy od razu ten stół, bo to wygląda źle. Ty jaką tyczkę zrobiłeś? No to Paweł ogarnie. Wiesz co, ta tyczka to do oblężenia. Że oni biegną i otyczkę przez mury. Tam macie papier pod sobą. Duplantis. No. I w ogóle tak rozkminiłem, że na olimpiadzie ten skok o tyczce to się wywodzi właśnie z oblężenia murów, bo taka była technika zdobywania zamku. No skok o tyczce, tak, to ma to bardzo starożytne podłoże. Tylko nie? Dysku nie mogłem rozkminić. Ale wytłumaczyli nam dysk, nie pamiętam, wytłumaczyli nam dysk w komentarzach. Okay. Ma sens. Co dalej, szefie? A ogólnie mi się przypomniało, byłem w Dubaju. Jaki szyk zrobiony jest, jak starożytny Rzym. Odkryliśmy w Dubaju, pod Burj Khalifą, tam właśnie w tym centrum, taką miejscówkę jedzeniową. Chyba, jak dobrze pamiętam, Zou się nazywa. I to jest idealny plan biznesowy. Jak ktoś ma kasę i macie ochotę, to otwieracie, nie wiem, może w Złotych Tarasach taką restaurację. To jest chyba turecko-libańska. Takie dania. Czym się wyróżni? Taka księga jest do wyboru, dań. Mięsa różne i tak dalej. I na obrazku wygląda to zajebiście. Przychodzi, jeszcze lepiej wygląda. I smakuje. Co tam jest na kurwa, przykład? Igła. Co jadłeś? Igła, jak Burj Khalifa. No i wystarczy skopiować ten biznes, dobrać dobrą ekipę. Myślę, że to jest gwarantowany sukces. Czy nie, dajesz biznesplan widzom? Chciałbym, żeby ktoś zrobił taką restaurację. No. To sekundka, to wam pokażę. Czyli film można nazwać... Zou, widzowie. Najlepszy pomysł na biznes. Zou. 2024. Widzowie, Zou, robicie w Złotych Tarasach jednego klienta już, dwójkę klientów już macie, bo Robul z Natalią przyjdzie. No ale ja myślę, że też z WK, z całą firmą. Patrz na moje dziki danie. Jeszcze mogłyby na stole być chociażby. O kurwa, to jest fajne. Taki gulasz z kurczakiem, z warzywami i brokułami. I kurwa, brokuły, kurwa, igła. 100 na 10, nie 10 na 10. Ciastem kurwa. Przykryte, zapieczone. Sałatki takie dojebane w ogóle. Cyk, chlebki. Tam jest jeszcze. Ja, szaszłyk to jest kurwa szaszłyk. Jaki duży w ogóle tutaj. Szaszłyk to jest fajne. Saszłyki ja zawsze uwielbiam, z kurczaka zwłaszcza. Jeszcze w Seulu na Filipinach nie było takiego wyboru jedzenia, więc jak wjechaliśmy tam, to... Tam całe 3 kilo odbiłeś naraz, nie? To które tak przekornie, co najlepszego jadłeś na Filipinach? Omleta i pancake'a. Czyli kuchnię amerykańską na Filipinach. Udało się znaleźć właśnie restauracje, gdzie były dobre dania. A widać jakieś... I jeszcze zupa. Z kurczakiem, z warzywami, też bardzo dobra i z makaronem. No, ale widać coś, że tam jakiś wpływ Ameryki, w ogóle Zachodu, czy, tak, czy to nic? Większość właśnie jest tłusta, dużo panierki, no nie ma. Czyli nie nasze smaki. W sklepie to wiesz, większość po prostu jakieś ciastka, chipsy. Gotowce mówiłeś, nie? Ciężko, no w sklepach coś. Dawaj, szefie, co dalej? Bo Krystian nas zajebie. To może latte? Pączek tutaj coś powiada, że ja no cappuccino często wybieram. Tu macie? Pierwsza myśl, bardzo light, to latte. Latte lightowe. Bardziej jakbym pił mleko niż kawę. Dodam latte. Jeszcze, że wszystkie, gdzie braliśmy kawę i nas pytali o mleko, to mówiliśmy to o klasycznym zwykłym, nie? To fajne. To takie moje już. O, tu nawet chyba jest barwa ciemniejsza, czuję, że wygra. Ale ja właśnie nie lubię takiego totalnie słodkiego. Lubię coś jednak poczuć kawę. Ja lubię takie utopione w mleku w chuj, nie? Że już w ogóle nie ma koloru kawy. W koście czuć więcej kawki. Czasem też robię sobie kakałko, ale z reguły wolę, żeby było jakiś kawowy aromat chociaż. Tak, więc dla mnie tutaj Costa wygrywa zdecydowanie. Costa też dla mnie, no. I to tak ale znacznie. Costa więcej ma kawki, co nie? Bardziej czuć kawę, ale to fajnie ogólnie. No tak, właśnie powiedziałem, że lubię zatopić, ale jednak fajnie, że to czuć. I zobaczcie. Za lightowe to tutaj to w Starbucksie tą sobie wypiję wyszło. Całą. Nie, mniejsze. Starbucks. Teraz mam tak, że Starbucks się trochę rozwodniony wydaje. Albo mleka po prostu, nie? Mniej kawy, więcej mleka. No i tu mały wygrał z dużym. Tak. Takie Dawid rzeczy Buro. Się zdarzyły. punkt dla Costy. 3-0 dla Costy. 3-0. Jak to? Czekaj, nie. No powiedzieliście też, że Costa, no i Pączek ostatni też. Costa. W generalnym rozrachunku... Nie, mówię 3-0 w latę. No. Tak. Tak. Totalna dominacja. Co mamy pod hełmem? I to przez rurkę już, nie? To już na pewno. O. A, łyżka. No łyżeczką możesz górę spróbować, chociaż widzę, śmietana się pewnie lekko roztopiła. Nie, ta śmietana. To prawidłowo powinno się wymieszać, czy nie?
Nie. Tam wiesz, jest na dnie strzelam trochę. Nie wiem ogólnie, wydaje mi się, że nie. Tak i tak. Że jest fajnie to zjeść same. Ej, dobra, pierwsze wrażenie, no to no Costa tragedia, nie? W sensie, tu jest tak ładnie, że ten karmelek, jest ta warstwowość tak fajnie zaznaczona, a to wygląda jakby trochę było tak nasrane do kawy. No nie ma co pierdolić, no jest nasrane trochę do kawy. Costa? Po prostu. Tak. Jak miałbym nie próbować, to Starbucks ma już punkt, nie? No ale zobaczmy. Ale słodkie na dnie. Wiesz, pamiętaj, że to też transport chwilę czekało, nie? Nie, no ja wiem, ale wiesz. Costy? Chociaż nie, no dobra, widzę teraz te warstwy, co mówiłeś. Czaisz, nie? Tak, teraz to no to tak już było na pewno też. I tu mamy realne lody, w Coście też miały być lody? Wypisy. No zamawiałem to samo. Jeszcze zamieszam tym. I to się robi tak, że trochę lodów, trochę kawy? Ja nie piję kawy. Więc to Robura musisz pytać. Robur, jak się takie coś spożywa? Trochę lodów, trochę kawy? Czy po prostu rurka i chuj? Ja tak jak nie się piję, produkt nazywa? Ale pewnie ja bym wymieszał. Może znaczy trochę bym sobie wziął z rurki, ale to jest taki lód, to wiesz. Okay. To bym pewnie wymieszał solidnie. Trochę cold pianki zgarnął. Jak? Cold brew? Jak się nazywa produkt w obu? Nie. Tak samo? To jest frappe macchiato. Caramel frappuccino. Wszędzie, frappuccino? I tu, i tu. No to dla mnie zdecydowanie Starbucks. A na dnie masz takie słodkie mega? Nie dotarłem do dna, wiesz? Spróbuj z dna. Dobra. O kurwa, no. Syrop został cały na dnie, syrop nie? Na dole. I mi się wydaje, że Starbucks tego nie ma. Ja ogólnie tego nie lubię, żeby musisz sobie mieszać. Ale tu było syropu. No dobra, jest. Pomieszam. Nie wymieszałem dokładnie. Pomieszam. To jest ten karmel, znaczy się na dnie. A później wymieszałem. Bardzo fajne, jeszcze teraz tu. Oj, Costa jest bardzo dobra. Piankę też spróbuję. A, jak wymieszałem, dlatego mówię, że spróbuję, tak, nie? Tak, tak. Kurde, to jest jak zoszą. Trzeba było wymieszać. Jeśli chodzi o tą z lodami. Ja bez mieszania próbowałem. Dasz mi wymieszaną? Bo no. Może zmienię ocenę. To trzymaj, bo to już jedna próbowałem. Jedna i druga dobra. Ale faktycznie jak ten syrop poszedł, byku. Ale tutaj jest na przykład ta pianka była bardziej trwała na tym lodzie. Okej, okay, lepszy smak jak się wymieszało. No ale nie wiem, czy to nie jest minus, że miałeś, wiesz, na samym dnie wszystko. Czy w Starbucksie też tak było, że na dnie miałeś tą warstwę? Nie, tu wymieszałem jest to samo. To się wydaje, że... Dwa razy to samo, więc... Może bardziej słodsza, dlatego też smaczniejsza się wydaje. Nie no, Costa rozjebała. Ale lepsza. Lepsze co, Robur? Costa. Costa rozjebała. Tączu? Czekaj. Absolutnie. Ale plus za piankę, że dłużej przetrwała. Ale to wiadomo, nie kupuje się, żeby patrzeć na to, tylko żeby smakowało. Ale wygląda ale kurwa ładnie. Jak kaszalot, nie? Ale kurde. Absolutny punkt. Dla no to leżało, na... nie, już chwilę stało, więc... Pełniejszy smak ma Costa. Wizualnie Starbucks dla mnie był lepszy. No ale dobra, na Costę postawię jednak. No to Costa 3-0 we frappuccino. Smak, niech będzie, że smak ma być górą, nie? My z Ponczym to jesteśmy amatorzy kawy, nie? Ja na pewno. Ale Robur się zna na kawie. Myślę, że można powiedzieć, że jesteś dosyć pro w temacie. No i Costa wygrywa, no. Cappuccino. Cappuccino. Czyli C. I cappuccino to jest co dokładnie? Jak mi wytłumaczysz cappuccino? Co trzeba zrobić, żeby to było cappuccino? Że jest z mlekiem. No moim zdaniem... Pianka. Jest espresso plus pianka. Napój kawowy pochodzący z Włoch, który składa się z trzech warstw. Espresso, gorącego mleka oraz spienionego mleka na wierzchu. O. Zazwyczaj podaje się go w małych filiżankach, a proporcje tych składników są zrównoważone, co daje delikatny, kremowy smak z wyczuwalnym aromatem kawy. Często cappuccino jest ozdabiane posypką z kakao lub cynamonu. To trzeba GPT powiedział. To... Obie kawy straciły on raczej piankę się nie myli. W tym samym tempie. Czyli nie ma tak, że któraś miała gęstszą pianę. No czyli to jest takie słabsze latte po prostu. Bo właśnie mi się wydaje, że mocniejsza piana. Mocniejsze, bo mniej no, będzie ale słabsze dla mnie... Aha, ty w tym sensie mówisz, że słabsze tak, smaku. Że no. Ja dinozaury lubię, nuggety, nie? No tak. To co jest dla mnie smaku, takie słabsze latte. Kurde, nie za dużo piję tego. Czekaj, czy ty się serio tym przejmujesz? Ale popijam energolem. A jak była premiera dzika, to jebałeś 4 w godzinę? No wiem, popijam energolem, no nie wiem, czy to bezpieczne. Wiecie, że ten, jak robiliśmy live premierę, w sensie klasyka. Tak. Kilka godzin, nie w godzinę. O, w półtorej, dwie, sikora opierdolił 4 energole, nie? Tak. Na tym live'ie. I nie ja miałem... normalnie dzwoniłem, bo ja na COVID-zie w domu dzwoniłem, żeby przestał to robić, nie? I nie miałem zjazdu. Być może euforia spowodowana premierą szybciej, wiesz, jak się nazywa, metabolizowała kofeinę. No jak panowie tak odczucia? Trochę mam ciężkie zadanie, bo bardzo podobne mi się wydają. Tak, bardzo podobne. Nie wiem, czy w ślepym teście bym, wiesz, wyczuł różnicę, nie? Ale jeszcze... Bardzo ciężko. Spróbuję bez rurki. Może bo Costa to też jest papier. Intensywniejsza, ale bardzo delikatnie, więcej tej kawy czuć. To była moja pierwsza myśl, a jak drugi raz spróbowałem, już nie czułem tego, nie? Chyba remis dam.
Ja bym dał remis, no. Nic możemy, na siłę. Nie? Tu nie, ja, nie możemy, oczywiście. Ja delikatnie na kostę. Ale nie wiem, czy mi się wydaje, czy serio tak jest. Delikatnie na kostę. Jakby zwycięzca i tak jest sumowane są punkty, nie? Które tam wcześniej dawaliście, więc możecie po prostu powiedzieć, że remis i nie dawać punktu. Ale remis, wszyscy w trójkę, czy ty połączył chcesz jednak dla tej kosty? No to remis, bo jeżeli wiesz, dwa remisy, ja delikatnie, no to 2-1. Ale ty możesz dać przewagę komuś. Możesz dać przewagę, no. Jak jeżeli faktycznie czujesz. To zależy, jak decydujemy, czy głosowanie, czy średnia z naszych ocen. No czy wspólnie podejmujemy decyzję o wyniku, czy średnią ciągamy z trzech. Pod koniec odcinka będą zsumowane wszystkie punkty, które daliście dla każdej poszczególnej kawy, nie? Mhm. Więc ten punkt może coś zmienić. To jeden punkt daje dla kosty. Okej, okay, nie o to chodziło. Elegancko. No, a my dajemy po pół każdemu, czyli jest 2-1 dla kosty w tej rundzie. Dobrze. I po prostu kosta wygrywa. Dobrze. Wiecie, co to kosta po hiszpańsku? Ja wiem. Ja nie, w sumie. Ten, półwysep. Costa Rica na przykład, przeznaczy. Wyspa? Costa Brava mi się coś takiego. Costa Blanca, Costa Brava. Wybrzeże. Wybrzeże? A Costa Rica, kraj, oznacza bogaty kraj. Wybrzeże. Bogate wybrzeże. Jeszcze raz o tym słyszę. Rico, że coś jest rico, to może być bogate, ale jak jest na przykład danie jest rico, to jest pyszne, nie? Że bogate, ale pyszne. A Costa del Sol? Słoneczne wybrzeże. A Pana Costa? Co? Pana Costa. Taki deser. A nie Pana Kotta? To co znaczy? Pana Kotta. Nie no, nie wkręcajcie. Pana Koszta. Pana Koszta to na koniec chuju miesiąca. Moju, Lecimy dalej. No. Dawajcie pumpkina. To się kojarzy z zimą. No to jest ogólnie dobry, nie? No, ja taki grzaniec. Dopiero próbowałem, jest super smak. Jest delikatny, taki pierniczek, cynamonik. Kurwa. Ale i bardzo delikatny. Ty, ale akcja. Nie jest tak, że ci podrażnia gardło aż, bo są często takie właśnie. O ja, Starbucks, absolutny punkt. Tak od razu wiem to. Muszę zobaczyć, nawet bo aż mi się nie chce wierzyć, że ty tak w sekundę. W sekundę. To jest taki ulep aż, a to się tak fajnie pije. A dacie mi tą kostę? No ten. To fajnie, ale to nie jest żadny jakiś tam pierniczek. Nie, ale taki dziwny ulep aż, nie? Nie chciałoby mi się całego tego wypić. Jedna i druga ogólnie słodka jest, ale to... Ten ile opierdolił ogólnie. Ty wyssałeś tak, że połowa znikła od razu. To było dla mnie ważne, bo tu się tak. Losy challenge'u się rozgrywają. Dajcie papier. Kurde, dlaczego Costa nie ma tego w sobie? Ale ogólnie ty o co chodzi z Omegą? Właśnie się poślizgnąłem. Ale jest ogólnie pyszna, ale nie, no tamta wygrywa. Jest Starbucks. Właśnie dobra, ale wiesz, jak to ma być sezonowa jakaś opcja taka zajebista na jesień? No nie, to się nie wyróżnia. No to jest w miarę zwykła. Jeszcze zwykła jest. I bardzo fajne troszeczkę to. Tylko tych przypraw czuć. Fajna, no. Najbardziej mi smakuje z dzisiaj póki co w ogóle. Ten pumpkin, tak? Pumpkin tak, Starbucks. No. Starbucks z górą. Bardzo przyjemna dobry. Kawka. Czyli 3-0 Starbucks. No. Tak jest. Kurwa, pumpkin fajny. No tutaj Starbucks trochę osrany z wyglądu. Costa dużo ładniejsza. Tu chyba trzeba będzie się skupić nad aromatem tego karmelu, bo to jest ta sama kawa, tylko z syropem karmelowym. I jak dla mnie, to który syrop jest lepszy, bym chciał ocenić. Mhm. O kurwa, to jak woda. Ty, to trzeba zamieszać. Ale porządnie normalnie zamieszaj. Wodę, zimną wodę, jak z lodówki woda, nie? Nie, to trzeba zamieszać. Bo lód ci jeszcze rozwadnia, nie? Ja wiem, no. Po prostu jak bot się napiłem, a tu przecież ten. Co to i z jest? Góry, nie? To jest to? Tak. Albo z dołu pij, wiesz? Z dołu? Dużo więcej karmelu. Gdzie? Costa. Tu dobrze bardzo wymieszałem. No dobrze wymieszałeś, nie czuć, że jest cukier na leci. Zdecydowanie, w ogóle tak. Bez zastanowienia. No też tak mam. Dobry. Ale jestem ciekaw, czy jakbyśmy tak... Dobry jest ten karmel. Kupili i od razu, zanim lód się zaczął rozpuszczać, czy byłoby, wiesz, czy by nie było dużej różnicy, nie? Bo jednak, no, pierdoliliśmy dużo, ale minęła czujesz, godzina pewnie, ale nie, nie czujesz w ogóle aromatu karmelu. Nie, no mało. Nie, no nie czuć, no ale właśnie taka rozwodniona mi się wydaje. To nie? Ile ten lód dodał? No tyle. Ale no punkt dla kosty, no. To po co taki duży pojemnik tej kawy? Więcej karmelu albo mniej płynu. Zero rozkminy, no po prostu tą bym kupił. Błąd. Na błąd, pewno. Błąd w proporcjach. Trochę. Błąd i już. Tak. Costa. Dawaj tą kurwa meduzę, czy co tam jest. To jest meduza? Co oni mają? Syrena. Widzieliście dorysowana reszta tego logo? Bo ona ma, o tak, nie? I
ludzie sobie dorysowali resztę. A, czekaj, bo ona... nogi. Rzeczywiście, patrzcie, ona ma tak jakby rozwarcie, nie? Ale ja w ogóle, nawet mój mózg nie interpretuje w ten sposób, jak ty, wiesz? Dopiero jak mi powiedziałeś... No nie, jestem jebanym jaskiniowcem. To zacząłem sobie wyobrażać, no. Ja jestem freudowskim jebanym jaskiniowcem. Ale powiedz tak serio, w założeniu to rzeczywiście są i nogi? Czy co Starbucks miał na myśli? To ręce są, czy co? Tak serio. No właśnie to jest ogólnie ciekawe, no bo Serena ma po prostu jeden płetw, no nie? Co Starbucks miał na myśli? Ogon i na tyle. Końcu płetwę. A ona jakby rozłożyła. No naprawdę. No ręce. Nie, ale ona ręce ma. Ona ma tutaj ręce, nie? No i to są włosy. O tu i tu. Opłowane. Tu ręce ma, a to? A te dwa z boku to wyglądają jak nogi. To wygląda po prostu jakby miała dwa ogony i... Dwa ogony. Teraz nie mogę. Wpisz sobie extended Starbucks logo. Czy nie coś mogę takiego. Testować przez. Myślę, że ci wyskoczy, jak odblokujesz plus 18. Chciałbym to rozkminić, saker, wiesz? Nie lubię tego, że nie wiem, dlaczego tak jest. To logo? No. Mm. A kojarzysz Peacock logo? W sensie, że ludzie odkryli po kilkudziesięciu latach, że tam jest PAW. To nie Peacock, tylko czekaj. NBC. I właśnie to logo NBC, że ludzie odkryli, że to był PAW zawsze. Nie wiedzieli, nie? Ja też nie wiedziałem. Ja myślałem, że tęcza. A, ja mam kostę. I tam jest dziób, nie? Na zawsze myślałeś, że to jest po prostu tęcza. Nie wiem, skąd mi się zobacz, kostka wzięła. NBC i oni zrobili platformę streamingową Peacock i wtedy ludzie odkryli, że to jest PAW. Nie miałem pojęcia, ja w ogóle nie widziałem tego dzioba. Pierdolisz. Ja naprawdę nie widziałem tego białego w środku. Ale no bo nikt tego nie widział. Myślałem, że mówisz, że logo nie widziałeś. Nie no, logo widział. Kurde. No jak ta ice latte? Chujnia, a to wam. Mogę ci ciekawostkę mam takie kosty powiedzieć, że w ogóle to nie ma smaku, nie? Patrz, oba. Widzisz S w koście? Słaba jedna. Tak jak tu druga. Dasz obramówkę, to S to jest jakby środek ziarna kawy. To takie coś zauważyłem przed tobą sam. Powiedziałem, no. Ale rozumiesz, to jest maksimum mojego mózgu. Ale co tu możesz, wiesz, no po prostu. Kawka, mleko, lód. Ale takie kurwa, ani w lewo, ani w prawo, ale nie? Ani to lewo, kawa, ani to smaczny napój kawowy, takie... Chuj z tym zrobić. Ja bym tu dał remis no. Po zero punktów. No. Po prostu... Może być. Czyli wszyscy po zero, nie dajemy punktacji? No, no nie, nie. Nie. Nie mogą tu punktu mieć nikt. Zostało FL, plat. Flat white? Plat. Plat white, platfus. No. Czy to dla mnie ja mam platfusa? Co on może mieć? Co on takiego może mieć? I znowu jakby klasyczna kawa, więc no co, na aromacie trzeba się skupić, tak? A tu mieszamy? Nie, tu nie ma jakichś tych, nie? Ty, ale nalali. Z czego masz posąg? O, Starbucksa. No. Ta jest właśnie, ta nie jest ani w lewo, ani w prawo, ta jest kurwa w lewo w chuj, nie? Czuję jakbym samą kawę pił. Ogólnie nie wiem, czy widzowie wiedzą, ale Robur, zanim ekspresy mieliśmy, robił sobie takie kawy, że właśnie mógł je jeść. Tyle było tam najebane... Zmułem. No, ale w sensie nie z mułem, z wodą. W sensie to był muł i trochę wody. Ty. Gęste. Ja pierdolę, no taki kubek, to on na przykład tyle sypał. Aż mnie, było... aż mnie skręciło. I on to tak. To jeszcze ty. To jeszcze że była tak go serio. To jeszcze rozpuszczalna była. Już mnie trzepie mnie teraz. Ja pierdolę, on to normalnie jakby sobie karę robił, nie? I codziennie kurwa to samo. I ta mina, nie? No. I to. To jest zapach. Ból, mina bólu. Mi mhm. Jeszcze ma wiesz. No i mówi tak, jak ale się nazywa siara, kurwa. Ten syndrom? I codziennie syndrom. To samo. Sztokholmski. Nie, właśnie ten po jakiejś tej akcji, że ma. Że mu się przypomina. PTSD? O, PTSD ma, no. No i jak saker? Które? Flat white? No szukam jeszcze. Ja czuję, że saker wybierze kostę, bo jest delikatniejsza. O, no. I chyba na plus jest ta delikatność. No jest. Tu czuć różnicę. Dla mnie na pewno. Ja przy poprzedniej moc. Nie czuć było. Ja lubię mocno. Czyli widzisz, jednak nie przypadek, że się tam ale, stołowałem, jeśli już. Ale tu ten Starbucks jest po prostu chyba za mocny. Mhm. Kosta za mocna. Kosta nie, delikatniejsza jest. Kosta delikatna. A tak, bo ja teraz to wziąłem, tak. To lepiej, no bo w sumie, jak miałbyś taką mocną w ogóle flat Godzilla, white pić, wylosowałem to czemu nie czarną? No, dokładnie. Co, nie? Jak chcesz kakałko, to sobie... Tak, to smakuje jakby tu w ogóle nie było mleka, nie? Jest taka gorzkość tutaj się pojawia. Starbucks. Jakby w ogóle mleka nie było. No to ja Kosta też. Taki jest smak. Kosta 3-0. Rozpierdolone jest. Starbucks leży. W sensie utonął. Syrena tonie. No dobra, panowie. No to po podliczeniu całej punktacji jest mocna deklasacja ze strony Kosty.
można powiedzieć o 100% w punktacji zwyciężyła. Ładnie. Costa 14 punktów, Starbucks 7. O kurwa! Starbucks wygrał w Americano 3-0 i w Pumpkinie 3-0. W Cappuccino dostał jeden punkt łączony z waszych połówek. Więc 14 do 7 dla Kosty. A ja myślicie, że to jest tak, że to jest takie trochę Audi BMW, że teraz będzie ogień na nas od fanów Starbucks? O, może być, jak ktoś lubi na przykład, nie? Się że tu są takie emocje jak w skarpetkach na przykład, u dress code? To zobaczymy. Mogą być różne emocje, bo też wiesz, ja na przykład nie piję z mlekiem i tutaj moja ocena może być kontrowersyjna na przykład do tych różnych tutaj mieszanych. No nie, no to właśnie tak? Ja uważam, że twoja jest najmniej kontrowersyjna. Ale że... właśnie też co człowiek to będzie na inne rzeczy zwracał uwagę, więc ja myślę, że przejadą się z nami trochę. Raczej no ciekawe, część widzów się przejedzie z nami, no. Przyzwyczajenia są, więc wiesz. Wiadomo jak jest, no z Marką się utożsamiasz. Dobra widzowie, widzimy się w komentarzach, nie? Prawdopodobnie. Nie tak. Zajebcie nas aż tak mocno, i ale piszcie, tam dajcie znać. Czy zrobić teraz tutaj zestawienie dostępnych posiłków, kanapek, przekąsek. Dobre mają? Dobre są te rzeczy ich, takie? Może się coś znaleźć. Fajnie.